20. jubileuszowy Kaziuk za nami. Tradycyjny jarmark miał w tym roku szczególną oprawę artystyczną. Patronat nad kaziukowym odpustem objął prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. To powrót do naszej tradycji, do naszych obyczajów, ale ja zawsze mówię i to podkreślam, to, że spotykamy się w tym miejscu, w tym czasie, to nie ulega wątpliwości, jest zasługa księdza Lecha Łuby. To jest taki dobry duch, który jest pasterzem tej parafii, ale to jest człowiek z charyzmą. Człowiek, który bardzo wiele robi dla naszego miasta, ale przede wszystkim dla tej miejskiej społeczności, tutaj dla mieszkańców Suwałk, którzy żyją, funkcjonują tutaj na osiedlu Północ. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować za kontynuację tego przedsięwzięcia. W dowód wdzięczności za działania na rzecz lokalnej społeczności, nie tylko parafialnej, ksiądz Lech Łuba otrzymał od prezydenta drobny upominek. Chcemy bardzo serdecznie podziękować. Ja z zastępczynią chciałbym przekazać taki drobny prezent, książka ze złotymi literami, tak, i złote pióro, żeby ksiądz już zaczął spisywać to wszystko, co uczynił na rzecz tej parafii naszego miasta. Szczęść Boże! Dziękujemy bardzo serdecznie. Zdaniem Alicji Andrulewicz, dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury, suwalski kaziuk ze swym dziedzictwem kulturowym znakomicie wpisuje się w kalendarz miejskich wydarzeń. I wspaniale, że z całej Polski wystawcy, rzemieślnicy i twórcy przyjeżdżają, żeby pokazać swoje produkty, swoje wyroby. Ale oni by nie przyjeżdżali, żebyście Państwo nie byli tacy hojni i nie kupowali tych produktów. Ksiądz Lech Łuba, obsypany komplementami, tak na nie odpowiedział. No wreszcie. A myślałem, że nie dopuścimy do głosu, bo w kościele to dopuszczam, to jestem dopuszczany. Tak, proszę Państwa, dobrze, że Państwo znają się na żartach, bo to wszystko, co było powiedziane, co tam dane, to są takie żarciki. Jeżeli chodzi o to złote pióro, to też pan bez żartował. To nie jest złote pióro. Tak, no bo jakby to była prawda, to dzisiaj w nocy... Złocie atrament. Tak. O, właśnie złoty atrament. Pokazuje się, że jest czarne złoto, nie tylko czarny humor, ale i czarne złoto może być. Tak, proszę Państwa, więc ja przede wszystkim jeszcze raz wyrażam ogromną radość, że to jest w naszej parafii, że to dzieje się dzięki właśnie takiej pięknej, cudownej współpracy między miastem, a między parafią, to się rzadko zdarza. Dlatego właśnie mówię o tym specyficznym kaziuku, który ma wymiar właśnie taki, bo wszędzie, gdzie są kaziuki, czy w Poznaniu, czy w Krakowie nie wróć, czy w Białymstoku, czy w Ełku, czy w Wilnie, to jest kaziuk poza kościołem. A tu zobaczcie, obejrzyjcie się tu raz. Wspaniały kościół świętego Kazimierza Królewicza, pomnik wdzięczności Bogu za dar świętego Jana Pawła II. Stragany pełne kolorowych cudeniek, wytworów ludowych rękodzielników cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających ulicę Patli. Stragany aż uginały się od dzieł twórców ludowych. Pięknych palemek, serwetek, koszyczków i mnóstwa innych przedmiotów związanych z wielkanocnym stołem. Nie zabrakło również tradycyjnych wyrobów piekarni, wędliniarskich. Na stołach pięknie się prezentowały i równie dobrze smakowały szynki, kiełbasy, wyroby z dziczyzny. Doskonale smakowała również serwowana na kaziuku grochówka.